Cześć wszystkim, Marek z tej strony i tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Space Engineers. Z jakiegoś powodu nie działa mi emotka na machanie ręką, ale działa whatever, wszystko jedno, więc to będzie działało. Nie wiem dlaczego, nie ma innego koloru tych ikon, zauważcie, więc to nie wiem, o co z tym chodzi. I nie chcę to działać. Jakieś randomowe ikon... Aha, no papier, nożyce, kamień działa z jakiegoś powodu. A przeciąganie się też działa. Nie wiem, czemu nie działa machanie ręką. Dobra, w poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że zrobiliśmy sobie wiertło i zaczęliśmy tutaj pracę nad różnymi maszynami i innymi urządzeniami. Tutaj mamy... Co my tu mamy? Bo już zapomniałem. Tu robimy... Aha, tu chciałem wstawić generator tlenu, żebyśmy mogli sobie dokończyć... No, wiesz, żeby odblokować przepisy, bo na tym statku już jest generator jeden, ale chodzi o to, że tutaj mamy w postępie niektóre przepisy zablokowane przez to, że nie są wykonane niektóre maszyny i tu mamy piec łukowy, gdzieś tutaj był generator tlenu, jest i on nam odblokuje dostęp do silnika wodorowego, do zbiorników na wodór i różne inne podobne rzeczy. Potrzebny jest nam zbiornik na wodór, żebyśmy zaczęli produkować wodór. Co jest śmieszne, tak, mogę już to rozebrać, jakby co. Co jest śmieszne, po zakończeniu poprzedniego odcinka nagle wysiadło mi zasilanie na całym statku i okazało się, że od samego początku gry, od kiedy gramy na tym save'ie, był wyłączony, gdzie on tutaj jest, gdzie to jest dziadostwo, kurczę, no, zawsze mam problem. Flight seat, piec łukowy, nie ma tego? Gdzie to jest? Chodzi mi o generator na wodór. A jest, Hydrogen Engine to się nazywa. On był wyłączony przez cały czas. I z jednej strony zaleta taka, że lód nam uzupełniał na bieżąco, ale wada taka, że nie uzupełniał, kurde, nie uzupełniał lód, tylko nie zużywał lodu i mieliśmy dużo lodu do używania tutaj. Problem w tym, że ten lód przepalił błyskawicznie po prostu ten generator i śladu po nim nie ma, więc postanowiłem, że musimy zbudować sobie panele słoneczne, które odblokują nam kolejne przepisy, także odłóżmy wszystkie niepotrzebne przedmioty, dobra, i weźmy sobie tutaj zasoby i przyczepmy te panele po prostu tak na pałę bez jakiegoś szczególnego pomyślunku. Cokolwiek robię na tym statku, cały czas mi się wyświetla komunikat, że ten statek zostanie zdispawnowany, jeżeli odrodzę się ponownie. Czyli jeśli postać mi zginie, to wyświetla się komunikat, że odrodzę się w nowym takim statku, a ten zniknie. Także mój plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żebyśmy zaczęli pracę nad nowym statkiem, a ten całkowicie rozbierzemy. Wstawię jeszcze dwa panele słoneczne i musimy poszukać słonecznej strony tego kamienia, żeby można było trochę się oświetlić. I chyba będziemy musieli wrócić po lód, bo mamy go niewiele już. Tak, 60 km w tamtą stronę może być. A właśnie, bo ten kamień wybrałem dlatego, że zobaczcie, czekajcie. Zobaczcie, że on jest niemalże dokładnie w pionie nad tą stacją kosmiczną. I plan jest taki, żebyśmy na tym kamieniu zaczęli budować swoją regularną bazę. Także mamy dużo rzeczy do zrobienia i musimy się wyrobić w czasie. A może zamiast statku budować, może byśmy sobie zbudowali po prostu normalnie regularną tą stację kosmiczną po prostu i zbudowali mały statek górniczy na początek. To jest dobry plan. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, zacznę od tego, że muszę wyspawać tutaj te rzeczy. Zobaczmy, jak stoimy z żelazem. Nie mamy w ogóle. To trochę cienko. A jest kamień. Okej, kamień nas trochę urządza. Właśnie, swoją drogą, zupełnie zapomniałem, miałem się do tego odnieść, bo zwróciliście w komentarzach mi uwagę na to, że olałem całkowicie te survival kit, że on jest w stanie przetapiać produkcja, jest w stanie przetwarzać sztabki z kamienia właśnie i z nich można uzyskać w ten sposób żwir, nikiel, żelazo i krzem. Problem w tym, że ja o tym nie wiedziałem kompletnie. Nawet nie wiedziałem, że można coś takiego robić. I jak wchodziłem tutaj w ten survival kit, to w ogóle nie zwróciłem uwagi na tą ikonkę. Nic mi ona nie powiedziała.
I w rezultacie trochę olałem temat, dlatego tak kombinowałem strasznie naokoło. Nie, zróbmy tak. Baza. I oznaczmy ją sobie na pomarańczowo. I wiecie co? Nie mamy żadnych środków transportu innych poza tym naszym statkiem oraz nie mamy lodu. Także mój plan ambitny teraz jest taki, że polecimy sobie po lód 60 km. Bo nie mam ochoty za bardzo latać od tego do tego. I zobaczymy, czy się uda coś znaleźć. A właśnie, muszę jeszcze zainstalować jednego moda. Mianowicie detektor złóż o zwiększonym zasięgu. Znalazłem taki, co zwiększa do 400 metrów, co jest dużo bardziej użyteczne. Bo ten wykrywacz złóż domyślnych ma tylko 150, co jest moim zdaniem trochę za mało. Okej, okay. Zobaczmy sobie szybko listę modów. Aktualnie mamy tylko te dwa. I tutaj miałem ten Ore Detector Plus. To jest wszystko lista modów, które miałem kiedyś, których używaliśmy w poprzednich seriach. Jak widać, jest ich od groma. Co jest ciekawe, bardzo dużo z nich już nie działa. Chciałem też zainstalować zwiększenie limitu prędkości do 250, a dajmy do 500. Pamiętam, że mój komputer bez problemu sobie radził nawet z tymi większymi. Także powinno to działać. Mergerless blocks. Okej, okay, dobra, to powinno być na razie okej. Okay. Pozostałych nie ruszam. A, miałem jeszcze ten HUD zainstalować. Helmet nie. Helmet auto toggle to się przyda, bo ja jestem strasznie niezdarny i to automatycznie zamyka home, kiedy wchodzimy w próżnię. Co jest dosyć praktyczne. I tutaj gdzieś był jeszcze jeden. Jest ten color HUD. To wygląda w ten sposób. Więc jest to stary, standardowy HUD, tylko że jest po prostu kolorowy. I odpalamy. Okazuje się, że nie mogę wyhamować, bo nie mamy w ogóle ładunku w bateriach. Całkowicie się one rozładowały. Do celu zostało nam jeszcze 25 km. Więc mimo włączonych amortyzatorów, statek w ogóle się nie chciał zatrzymać. Trochę zwolnił. Więc pomyślałem, że wyłączymy... wszystko, wyłączyłem właściwie co się dało, chociaż nadal słyszę dźwięk jakiejś pracy. To można spokojnie wyłączyć, bo i tak już nie ma paliwa. Możemy też to wyłączyć, to jak najbardziej. I to jest już wykryte. Wykrywacz złóż był cały czas wyłączony. Fajnie, geniusz po prostu ze mnie jest. Żyroskop dajmy na 40%, po tym jak go przestawiłem, zapomniałem zmienić. I przełączyłem baterię na tryb ładowania. Także plan jest taki, że one będą w pełni naładowane za 19 godzin, ale chodzi o to, żeby złapały jakikolwiek ładunek, żeby zadziałały silniki, kiedy będziemy zbliżać się już do momentu hamowania. I musiałem statek specjalnie obrócić tak, żeby jak najlepiej złapało słońce, które właśnie zachodzi. No i po nas. Słońce zaszło. Nam zostało 8 km i lecimy i zasilanie siadło całkowicie. Także także nie jest dobrze. Nie wiem, co mógłbym zrobić. Mamy włączone panele słoneczne, ale one nic nie robią. Stacja montażowa, ona cały czas pracowała z jakiegoś powodu. Wiertło. Boję się, że stracimy wszystkie postępy, chociaż z drugiej strony teraz jak już będę miał... Mam pomysł. To będzie widoczne, w sensie kapsuła odrodzenia. Polecimy po prostu po lód. Wydobędę odcinkę. Wrócimy do statku. On leci wprawdzie dosyć szybko, ale leci w naszym kierunku, więc powinniśmy być w stanie go dogonić. I wrzucimy tego lodu do generatora i może to zadziała. No. O, patrzcie, tu moje kamienie jeszcze zostały. No proszę. A, zupełnie zapomniałem jeszcze włączyć ten mod, który automatycznie zbiera urobek. Kurde, to jest bardzo praktyczne. Teraz cały problem w tym, żeby dogonić statek. O ile on w ogóle nie wpadnie w coś. Jak znam się na moim szczęściu, to on zaraz na coś wpadnie. Nie uciekaj mi, nie uciekaj mi. Dobra, to jest właściwa odległość. Dobra, teraz mamy relatywną prędkość. I to jest generator. My potrzebujemy dostać się do
silnika. Gdzie jest tutaj ten dziad? To jest wiertło, piec, zbiornik, generator. To, co potrzebujemy. Dobra, przełączmy to teraz na auto. Okej, ruszyło. Jest, dobra. Wszystko siadło między innymi dlatego, że baterie były przełączone na ładowanie. Jak je przełączyłem na auto, to statek, patrzcie, zaczął hamować. Dobra. Wracam po lód w takim razie. Zbiorę go duże zapasy, wezmę też duże zapasy żelaza. I zaczniemy myśleć nad jakimś budową jakiegoś małego latającego dingsa, który pomoże nam funkcjonować. Chyba spaliliśmy już całe zasilanie, bo... Co jest? Znowu energia zdechła tuż przy tym, jak doleciałem do lodu. I zastanawiam się, czy w tym generatorze nagle zabrakło paliwa? Ale to byłoby dziwne. Zostaw mnie, kurde, bo ja cały czas miałem włączone te amortyzatory wyrównujące do statku. I mnie szarpało. Dobra, zobaczmy, gdzie on jest. A, tam jest. On się cały czas przesuwa. Z jakiegoś powodu. Dobra. I wygląda na to, że lód został błyskawicznie przepalony. O rany. Nic na to nie poradzimy w takim razie. Już myślałem, że sytuacja została uratowana. A tu lodu zabrakło tuż przed tym, jak dolecieliśmy do celu, żeby wziąć więcej lodu. Lodu starczyło dosłownie na kilka chwil tylko. Mam pewien pomysł, nie jest to specjalnie konwencjonalne rozwiązanie. Zmienimy długość dnia. To spowoduje, że słońce wyjdzie i nam oświetli panele słoneczne i zacznie to wszystko z powrotem działać. To jedyne wyjście poza tym, żeby czekać 2 godziny czasu rzeczywistego, aż słońce znowu się pojawi. Gdzie ono tutaj może być? Długość dnia. Zwiększmy na 3 godziny. Wydaje mi się, że to powinno je przesunąć dostatecznie mocno. Okej, i... Gdzie jest słońce? Jest słońce. Okej. Dobra, energia wróciła. Wszystko, słyszę, że silnik klekocze z powrotem, czyli że już działa wszystko. Najlepiej by było, tak sobie teraz pomyślałem, zbudować bazę naszą w miejscu nad równikiem. Znaczy nie nad równikiem, tylko nad biegunem planety. Żeby słońce krążyło wokół nas, a nie wokół planety. Krążąc wokół planety, krążyło również wokół nas, a nie chowało się za planetą. To byłoby najbardziej optymalnym dla nas rozwiązaniem, ale niestety. Tak, przypomniało mi się, za co mi się ta gra tak bardzo podobała swego czasu, czym mnie to urzekło, że ta gra zmusza ciągle do kombinowania i szukania alternatywnych rozwiązań. Ciągle trzeba coś walczyć i wymyślać jakieś alternatywne rozwiązania, żeby coś osiągnąć, nie? To ma swoją nazwę, wiecie? Takie coś w książkach czy w filmach. Jest taka na przykład bardzo... Mordy jeża, no. Jest taka książka, która się nazywa Hail Mary, która napisana jest przez Andy'ego Weira. Jeśli kojarzycie film z Mattem Damonem Mars, Marsjanin, to jest na podstawie książki tego samego autora. I Andy Weir napisał książkę, która się nazywa Hail Mary. Jest o tym, że człowiek zostaje wysłany w kosmos na niemalże samobójczą misję, mającą na celu sprowadzić z obcego układu słonecznego, pobliskiego do Ziemi, bakterie, które tam występują, które mają uratować ludzkość. Nie chcę za dużo spoilerować, o co chodzi więcej. To już musicie sobie sami, że tak powiem, ustalić. Ale książka jest właśnie czymś, co się nazywa Problem Solving Porn, czyli porno rozwiązywania problemów. I na każdym kroku, tak samo jak w Space Engineers, bohater cały czas ma jakieś problemy, z którymi musi walczyć i coraz to bardziej wykombinowane musi MacGyverować rozwiązania, żeby przetrwać. I tu jest mniej więcej to samo w tej grze, moim zdaniem. Dobra, okej, generator ruszył. Mamy dosłownie chwilę energii, tyle, żeby wykopać odrobiny lodu i zasilić na dłużej generator. Dobra. No, dajesz.
Okej, teraz już energii nam nie zabraknie. Będziemy mieli zapas lodu na długo. Ten mod dodający HUD, build info raczej, dodaje taki HUD fajny na dole ekranu, który pokazuje, ile zasobów jest w wirtłach. Widzicie? Pasek. I to jest strasznie praktyczne, bo nie będziemy wiercić po nic. Bo w tym momencie dalej mogę wiercić, ale będę tylko marnować zasoby. A tak to będziemy mieli ten. Okej, mamy już pełne magazyny. Plan teraz jest taki, żebyśmy wzięli trochę... trochę poczekamy, aż się przepali tego. A ja w tym czasie popracuję nad zbudowaniem... czekajcie, gdzie tutaj to dziadostwo jest? Tu jest, dobra, wykrywacz złóż, włącz, wyłącz. Dobra, włączmy. I tutaj jest żelazo, także weźmiemy sobie też tego żelaza odrobinę. Platynę widzę, że też jest. Ale weźmiemy sobie po prostu zwykłego kamienia, bo potrzebujemy też krzemu i innych materiałów. O nie, 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 nie. Dobra, okej. O, słyszę, że już maszyna pracuje bardzo dobrze. I zaczniemy budowę. Mały zbiornik na wodór i wstawimy go sobie. Proponuję go wstawić tutaj w miejsce tej kładki. Dobra. I zrobimy go o tak. Ta płaska, ta strona jest bardziej płaska, co nam bardziej jest na rękę, bo dzięki temu będzie można wygodnie sobie chodzić po tej płaszczyźnie. Potrzebujemy grube rury. Jak wygląda piec łukowy? Piec łukowy wolałbym, żebyś kamień robił. Magnes. To jest strasznie słabe, że te wiertła, one mają to do siebie, że one bardzo dużo wysiłku wkładają w to, żeby wypychać towar do wszystkich innych urządzeń. I nie da się tego w żaden sposób wyłączyć, przynajmniej nie zauważyłem. Mogę to wcisnąć, ale to nic nie daje. One dalej wypychają ten towar. I zapychają mi wszystkie kontenery, wszystkie magazyny, wszystko jest zawalone śmieciami z wierteł. A dodatkowo piec łukowy z jakiegoś powodu nie ma możliwości priorytetyzowania. Ja wiem, że dałoby się to w sumie rozwiązać za pomocą bloków programowalnych. Chyba są programy, którymi można coś takiego wyregulować sobie, nie? Aha, tylko my nie mamy włączonego piecu łukowego, musimy go włączyć. O właśnie, dobra, to zrobi zaraz nam różnicę. O, jak miło, już słyszę, że działa. Dobra. Tutaj transporter dodaję. I jeszcze zostały tylko grube rury i potrzebujemy zapas wodoru do tego, żeby był pod ręką, kiedy już będziemy mieli latający jakiś dynks do wydobywania zasobów. Dobra, kamień jakbyście mogli tutaj dorzucić, to byłoby super. Ostrożnie, ostrożnie. Potrzebujemy tutaj trochę tego materiału bezcennego, życiodajnego. No. A tylko chyba mam pełne te... No dobra, 6 kilo przynajmniej wpadło. Dobra. I zrobione. Nareszcie. Teraz możemy w końcu w spokoju popracować. Zrobiłem... Tutaj zamieniłem ten konwejor na ten kontener małego typu, małego rozmiaru. I wydaje mi się, że to będzie praktyczniejsze rozwiązanie. Dzięki temu zaraz tutaj te wiertła będą puste. Ciekawe, czemu mimo włączonego systemu transporterów te wiertła cały czas... Może... A, już wiem. Możliwe, że któraś rura jest uszkodzona. Tak, ta jest uszkodzona, widzicie? Patrzcie, tyle czasu minęło i zbiornik na wodór się w ogóle nie napełnił. Nic a nic. Wynika to prawdopodobnie z tego, że mamy za mało generatorów powietrza. Tak, że będzie trzeba wstawić ich więcej po prostu. To jest generator? Nie, to jest piec. To jest generator. Weźmiemy potrzebne części i sobie go stawmy tutaj. Może nawet jeszcze jeden zrobię, zobaczymy. Bo jeden ewidentnie to jest za mało. Zobaczmy, czy teraz będzie mały zbiornik na wodór. Nadal jest nadal pusto. A ty już masz tutaj w środku trochę lodu? Tak, jest lód. I widzę, że schodzi pomału. Ale to dziwne. Zbiornik na wodór. A zróbmy mały eksperyment. Hydrogen engine wyłączmy. Patrzcie, natychmiast się zaczęło napełniać. Także ewidentnie brakuje
Ewidentnie brakuje mu wodoru. Wstawmy kolejny w takim razie. Dobra, i teraz... A, jeszcze upewnijmy się, że... Tak, jest już pełny lodu. I teraz, gdzie jest ten mały zbiornik na wodór? Nadal pusty. A, bo on przechwytuje całość, widzicie, w pierwszej kolejności. Dopóki on się nie napełni, to nie będzie się napełniał zbiornik na wodór. Okej, okay, ale widzę, że to się szybko napełnia. Ile on tutaj mieści tego? 100 tysięcy litrów. Oż kurde. Nie mamy wyjścia, chciałem to odłożyć na później, najbardziej jak się tylko dało. Musimy zbudować rafinerię, więc postanowiłem zrobić takiego koszmarka małego. Nie wiem, czy dobrze robię, że zwrócona jest w tą stronę. Może lepiej by było do góry, żeby jak najmniejszy profil był tego statku, nie? Żeby jak najmniejszą powierzchnię miał. Ale potrzebujemy rafinerię, żeby przetopić platynę i parę innych materiałów. Aż kurde, no... Brakuje mi moich nanitów, one były tak praktyczne, to też jeden z najczęściej polecanych przez was modów do tego, żebym poużywał. Problem w tym, że sprawdzałem nanity i okazuje się, że teraz nanity w tym drzewku postępu, na drugim save'ie sobie je włączyłem, one się pojawiają w tym samym drzewku, w którym są napędy nadświetlne. I one się pojawiają dopiero po napędach. O, pojawiają się chyba tutaj, że trzeba wstawić napęd skokowy i dopiero po napędzie skokowym są nanity, także długa droga nas czeka, zanim będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstw takiej technologii. Póki co musimy sobie radzić z tym, co mamy. Zużyłem prawie wszystkie stalowe płytki i maszyna teraz nie wyrabia. Zrób mi w pierwszej kolejności to, proszę. Uwaga, i jest, dobra. Zaciągniesz samodzielnie, czy... Już, łyknął platynę. Ja bym wolał, żeby to żelazo się tutaj nie przetwarzało, tylko wolałbym ten kobalt, bo on strasznie ten piec łukowy bardzo powoli mieli te materiały i szybciej będzie to zrobić z pomocą tego. Jakby to zmusić, to, bo on widzicie natychmiast zapycha te wiertło i magazyn i kontenery automatycznie napełniają i to zapycha cały system. Dobra, niech to się robi w swoim tempie. A, kobalt już się zrobił, okej. Okay. Jeszcze jest trochę magnezu. Teraz jak możemy przetwarzać platynę, zrobiłem sobie najwyższej jakości narzędzia też przy okazji. Co powinno nam trochę przyspieszyć pracę, bo one są bardzo szybkie. Nie mamy złota, to jest kłopot, bo bez złota nie zbudujemy części potrzebnych do naprawy uszkodzonego silnika, także ten temat musi jeszcze chwilę zaczekać. Zobaczmy jak... Chciałem jeszcze jedną rzecz sobie szybko zerknąć. Czy jest jeszcze jakiś lód? Nie, nie mamy już lodu. Także polecę powiercić trochę lodu i polecimy szukać złota, bo będzie nam potrzebne w dużych ilościach. I w międzyczasie zacznę już... I w międzyczasie zarzuciłem też produkcję części potrzebnych do wyprodukowania nowych rzeczy. Także zaraz się zabierzemy również za budowę nowego pojazdu latającego, żebyśmy nie musieli tą niepraktyczną kolumbryną wszędzie latać, bo to jest trochę niewygodne, zwłaszcza, że zobaczcie, jak ona ma teraz ogromną siłę bezwładności, jak ile czasu zajmuje zatrzymanie się temu monstrum. No, a jakby co, jesteśmy w ruchu, lecimy sobie na innego asteroidę, mam pełne magazyny towaru. I zaczynam tutaj podejmuję pracę nad nowym tym latającym urządzeniem jakimś. Lecimy w stronę bazy i po drodze będę się zatrzymywać przy różnych asteroidach, przy czym jak widzicie nie lecimy szczególnie szybko, 20 metrów na sekundę, bo i rozbujanie tej kolumbryny do takiej prędkości zajęło mi zbyt dużo czasu, żeby ryzykować większe rozpędzanie go, dalsze rozpędzanie. Bo owszem, mógłbym dalej rozpędzać, ale chodzi o to, że jest to zbyt niebezpieczne, bo możemy na coś wpaść. I wyhamowanie będzie praktycznie nierealne. Wolałbym duży kontener. Kontener, gdzie są tutaj? Mały kontener, duży kontener, dobra. Boing. I zróbmy sobie tutaj duży. One, pamiętam, że on ma te złącza tak śmiesznie rozwiązane. Dobra.
To tutaj dajmy... Muszę się zastanowić. Już wiem. Zróbmy sobie tutaj ten blok. Okej. I damy góra-dół. Tak. Dlaczego nie mogę tego przyczepić? Dziwne. Od razu spawam, żeby było łatwiej rozróżnić, z której strony, bo jak są tylko takie szkielety, to nie widać, z której strony są wejścia. I może być to czasem kłopotliwe. Już widzę, że chyba będę musiał zaraz zrobić poprawkę. Te szerokie wejścia chyba zrobimy po bokach, bo tutaj muszę wstawić generator tlenu. O, i jeszcze musi być miejsce na silnik spalinowy. O, nie mam pojęcia, gdzie by go wstawić z kolei. A będzie potrzebny. Chyba, że generator machniemy sobie tutaj. O, to nie jest zły pomysł. Tylko mały, tak, poproszę mały. I byśmy zrobili sobie tutaj na froncie te małe, te wichajstry i do nich byśmy przyczepili już kokpit, a w odstępie, który tutaj się zrobi, byśmy dodali, tutaj, tu się zrobi wtedy przestrzeń, którą wrzucę żyroskop i inne narzędzia. Dobra, główny kadłub gotowy, teraz pododawać silniki i różne inne dekoracje i możemy ruszać. Także będę musiał teraz porobić te wszystkie detale. Jak wygląda kwestia tego asteroidy, jesteśmy już w miarę blisko, także zaraz będę musiał nim tutaj pomanewrować troszeczkę. Potrzebujemy też części anteny, bo chcę antenę, co? Dlaczego nie możemy anteny zrobić? To jest trochę... To tutaj, to jest fajny pomysł, ale strasznie... strasznie mało czytelne, powiedzmy, w ten sposób. I trochę potrafi być to mylące. Oż kurde. A jakbym chciał małe? Bo antena jest zablokowana, dopóki tego nadajnika nie zbudujemy. Płytka... Potrzebuje stalowa płytka. Ten system pobierania przedmiotów z ekwipunku jest też trochę dziwny. Wciskam środkowy klawisz i się, kurde, nic nie dzieje. Teraz komputery. Magnez i lód. Trochę nas to nie urządza, bo jednego i drugiego mamy jeszcze zapas. Także zostawię tutaj tylko w takim razie GPS-a, koordynaty, lód, magnez i lecimy dalej. Podlecę teraz do tamtego kamienia. Dużo spawania i kręcenia się w kółko później i oto rezultat. Jest już gotowy, mamy po 2-3 silniki w boki, w górę, w dół oraz 4 silniki napędowe i hamujące. Trochę lamp dodałem, zrobiłem detektor materiałów, także wrzuciłem tutaj już trochę lodu, żeby było. Musimy włączyć baterię. Bateria po zbudowaniu ma odrobinkę ładunku, niedużo, ale wystarczy, żeby rozpocząć pracę maszynerii całej. Dobra. I to już powinno działać w teorii, zobaczmy. Tak, widzę, że już produkuje wodór. Tutaj się wodór pojawi dopiero jak się napełni generator. Także to pozostałe rzeczy możemy już tutaj podcinać. Ups. Dobra. I to już powinno działać. Tak naprawdę. Tylko tak jak mówiłem, musimy poczekać, aż się napełni. O, widzę, że automatycznie się wypełniają te wyświetlacze na górze. Bardzo dobrze. Wrzućmy sobie tutaj narzędzia, bloki narzędzi. Dobra. I byśmy pod ręką jeszcze wzięli sobie światła, tylko światła trzeba w grupę zebrać, jak to się robiło. Światła. Dobra. Ok. I detektor wykrywacz złóż. Tak, przestawiałem go parę razy. 200 metrów zasięgu. Niedużo, ale powinno wystarczyć. Grupy. O, nie zapisała się ta grupa. Dlaczego? A, możliwe, że nie kliknąłem po prostu przycisku. Dobra, to zróbmy jeszcze raz. Poprawnie. Tym razem. Włącz, wyłącz. Ok. Tak to teraz wygląda. Pomalowałem go na taki zniszczony kolor, żeby był klimacik.
możemy już lecieć, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, bo generator... Zobaczmy. To jest silnik wodorowy. Już jest napełniony. Dobra, zapaliły się silniki. Dobra, on ma całkiem niezłego kopa. Ale ten kop zniknie, jak tylko będzie pełny magazyn wykopanych zasobów, także nie ma co się tutaj tym ekscytować. Zresztą widzę, że chyba za mało jeszcze tych silników dodałem, będzie trzeba zrobić więcej, bo jak będzie pełny magazyn, pełny kontener, to siła bezwładności tego statku będzie ogromna. On już teraz w tym momencie 26 ton waży, to po załadowaniu do pełna będzie problem. Okej, chyba pełny już mamy magazyn. Zobaczmy, teraz waży 90 ton. Czyli... czyli ile? 65 ton więcej. I teraz, gdzie jest nasz statek? Patrzcie, jak on powoli się rozpędza. Będzie trzeba go porządniej rozbudować. Kapsuła odradzania w drugą stronę jest, w tamtą. Muszę drugi żyroskop mu dodać, na pewno. I zrobić jeszcze więcej silników napędowych. Bo to, co jest, to jest zdecydowanie... Chyba, że problem jest z... No nie, to jest problem wyłącznie z silnikami, jest ich za mało. Chyba, że to jest wina paliwa. Jakby tak chwilę zaczekać i zobaczyć, bo silnik wodorowy jest pełny. Zbiornik na wodór. Poczekam, aż się zbierze tutaj parę procent i zobaczę. Jestem już tym zmęczony, potrzebny jest nam duży kontener. Bo już po prostu nie daję rady z tym, jak bardzo mało miejsca mamy w tych kontenerach małych. O nie, tylko zbudowanie go teraz będzie problematyczne. Dobra, może jakoś coś wykombinujemy. Gdzie my tu mamy jakieś miejsce? Łącznik ma trochę miejsca, wrzućmy z powrotem to tutaj. Dobra, tym razem mam pełne zbiorniki wodoru. I zobaczcie, teraz przy 90 tonach obciążenia jest dużo bardziej zrywny. Ale drugiego żyroskopu jeszcze mu nie zamontowałem, więc nie obraca się najlepiej. Ale jeśli chodzi o przyspieszenie, to jest dużo lepiej. Także chyba nie będę mu dodatkowych silników montować. Założyłem mu też kamerę dolną, żeby można było wygodniej zadokować. Musimy celować tą kamerą, tym niebieskim plusikiem na środku ekranu, w światełko na tym łączniku. Trochę słabo, że sterowanie jest odwrócone, ale to można zaradzić sobie z tym, używając bloku sterowania. Okej, i jest połączone. Dobra. Przełączmy sobie jeszcze... A, dobrze, że teraz pomyślałem sobie o tym. Tylko muszę się rozłączyć na chwilę, bo inaczej bym nie odnalazł. Bateria. Musimy na przełącznik... rozładuj... Nie ma przełącznika. No to dziwne. Dobra, niech będzie auto. Teraz jak się połączymy, to przełączamy zbiornik tego wodoru na ładowanie i bateria na auto. A jakbyśmy dali baterię na ręcznie na naładuj, to w 12 minut się naładuje. Dobra. Okej, mamy ogromny zapas lodu. Mamy w końcu jakiś dynks do latania, żeby można było go używać do pozyskiwania zasobów. Nazwijmy go Dynx. I będziemy sobie jakoś radzić. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się świetnie bawię. Przypomniało mi się, dlaczego ta gra mi się tak bardzo podobała lata temu. Mam nadzieję, że wam również. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górze, komentarzu dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć. A jeszcze silniki muszę ustawić.